Siemaneczko, piątek, godzina 16 z hakiem, mam godzinę i widzę, przebiśniegi rosną, także za chwilę zobaczycie. Planuję pochodzić troszkę w rzece, ale bardziej na brzegu. O, jak ładnie. Idzie wiosna. Super. Zaczynam szukać. Jest pierwszy sygnał. Ładny sygnał. A mamy co? Czyścimy profesjonalnie. O, spodnie 77. 5 ziko. Nad wodą. Jest piątka, jest dobrze. Ale sygnał był fajny, 66 wysoki. Jest git. Obok piąteczki jest kolejna pieniężna niespodzianka. 5 groszy chyba, nowożytne. Albo i nie. Nie widzę. 7 groszy. Moneta. 5 groszy nowożytne. 5 zł i 5 groszy. Z innych epok. Sygnał między korzeniami. Chciałem kopać pod mosa, ale jest łyżeczka. Patrzcie. Między korzeniami jest sama liniowa łyżeczka. Wykopana łapkami. I jest gites. Ma jakieś bicie tutaj na bank. Amelinium. Idę dalej. Taki jakiś coś. Sygnał kosmiczny. Nie wiem z czego. I nie wiem czemu to jest nad rzeką. Do następnego. Wpadł teraz na sygnał 81. Rzadki okaz makaronu aluminiowego. W jakiejś otulinie. Skobel. Zawijamy cię, skobelku. Jest kolejna łyżeczka. Dwie łyżki, dwie piątki dzisiaj. Nieźle. A, bo dzisiaj jest piątek. Dlatego. Jest pieniądz na wierzchu. Pod liściami był, nie? Ale w ogóle to jest dla mnie dziwne. To jest Weimar. A pokażę wam za chwilę, tylko słuchawki zdejmę. Już zdjąłem. Tu dosłownie pod liściami to było. Dziesiątka. A tu jest dołek jakiegoś bydła. Przekopany. Nie wiem, nie mam tutaj zakopanego dołka, żeby wam pokazać. Ale Weimary na wierzchu. To jest dziwne troszkę. Czy to nie jest Weimar? To jest 25 albo nie, 25, no Weimarek 10. Mennica G. No dobra, ja mamy dwie piątki i dyszkę, ale szok, że na wierzchu leżało. A tu jest typowy zrzut wykopanych rzeczy z jakiegoś dołka. Części i nie wiem. Nie wiem, czy to PRL jest, co to by było, ale ktoś to zostawił. Wykopał i sobie zostawił. Może nie miał siły nieść. Jest trzeci kawałek łyżki. Normalnie łyskowo. Między podmosami jest 50 groszy. 70 rocznik. Ale tu jest pełno podmosów. Zobaczycie na podsumowaniu. Mam ich już troszkę. To się nazywa sygnał, a nie jakieś pojedyncze. Polmos i tubka w jednym rzucie. Taki ładny kawałek miedzianej blaszki wpadł sygnał jak dzwon. Za chwilę idę w stronę auta. Już troszkę jest rzeczy pozbieranych. Sygnał 77.
fajny, delikatny sygnał na kuleczkę ołowianą. Ołowiowa albo ołowiana. Git. Wracam. Sygnał wykopany. Gdzieś jest jakiś krążek. Tu sobie zabezpieczę gałąź, żeby nie dostać papę. Bo jest naprężona. Gdzie ciemno się robisz. Jest jakiś chyba guzik albo pieniądz. Albo nie wiem co. Chyba coś cienkiego, to może nie być nawet pieniądz ani guzik. Szczotka i czyścimy. Wygląda na klapkę od zegarka zamknięcie. To nie nic, liczy się sygnał. Jest sygnał wykopany 70 coś. Tu widziałem już, że jest kawałek łóżka. Ale muszę lampę włączyć, bo jest ciemność. Lampa włączy dzisiaj, dziękować. Nie znam się. Ale za chwilę będzie czysty. To jest chyba taki ostatni sygnał. Wyczyszczę i widzimy się. Taki guzik. O. Ten jak go wyostrzy. Z takim jakimś motywem. Nie wiem czy jest kamera brudna, ale za chwilę będę podsumowanie robił, to się zobaczy. Ale fajna, fajna znajda. Ciekawa znajda. Pyk. I nie była głęboko. No jak mam iść do domu? Jak w tym samym dołku, tylko że głębiej zadzwonił, chyba taki sam guzik. Dwa guziki. Ciekawe dlaczego w jednym dołku takie guziczki. No ładne. Tego już nie będę czyścił. W samochodzie albo w domu już będzie podsumowanie, to umyję ładnie. Szukam dalej. I trzeci sygnał z tego samego dołka. Taka aluminiowa część od czegoś. Wszystko w jednym dołku. Dwa guziki i takie coś. Idę w stronę auta cały czas. I jestem już. I pokazuję. Polmosów 3, 4, 6. Ponad 10 polmosów. Tu jest jakaś śrubka od zegarka. Albo od pociągu. Takie tam rzeczy. Jakaś butelka. A z fajnych rzeczy to się dowiedziałem, że to są guziki harcerzyki. Czyli popularne dosyć. Piątka, pięćdziesiątka, 10 fenoli, 5 groszy. Zatyczka od zegarka. Kulka i takie cosik. Szybki wypad. No ale ciemno się robi natychmiast, także jutro chyba też wyskoczę. Pozdrawiam i do następnego. Hejka.